A my, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią zapraszamy do rozmowy z Ryszardem Czarneckim, europosłem obecnie w Warszawie. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. To chyba zaczniemy od wydarzenia w polityce międzynarodowej, które zupełnie szokuje i całkowicie zmienia naszą sytuację. Mianowicie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, ale też Litwa, Estonia, Czechy, Polska i jeszcze kilka innych krajów zostały wpisane przez Rosję na listę krajów nieprzyjaznych. Jak mówią Rosjanie, no jak te kraje będą się jakoś prowadzić, to jest szansa, że zostaną z tej listy wymazane, no ale chyba nasza sytuacja jest beznadziejna. Ale szansa jest. Polska... Są w Polsce politycy, którzy o to zadbają, jak się im da władzę. Kruche, wykona pokutę, to można skreślić z tej listy. No, żarty na bok, wydaje mi się, to jest element pewnej ucieczki do przodu Federacji Rosyjskiej. Zwracam uwagę na wystąpienie Putina, to coroczne wystąpienie przed parlamentem, jeśli można tak dumę i tą izbę wyższą nazwać, kiedy on skupił się głównie na polityce wewnętrznej, mówił o wielkich transferach socjalnych, bo teraz Rosjanie jednak mają coraz większe poczucie sufitu nad głową w sensie ekonomicznym, ale także mówił o polityce międzynarodowej, mówił o czerwonych liniach, które Rosja chciała wytyczyć Zachodowi. Częścią tych czerwonych linii to jest właśnie ta czarna lista, o której pan redaktor był łaskaw wspomnieć. Przy czym no, trzeba od razu powiedzieć, że w praktyce Rosja traci wpływy. Traci wpływy także w obszarze postsowieckim. Traci wpływy poza wyjątkami na Bałkanach, może poza Czarnogórą. No, chyba nam się zacięło. Za chwileczkę pan europoseł wróci i wtedy zapytamy o dalsze wydarzenia, na przykład jak to jest, jak ten konflikt, nagła eskalacja marcowo-kwietniowa była rozumiana i odbierana w Parlamencie Europejskim, ale w tej chwili dokonujemy prób. O, udało nam się znowu połączyć, to przypomnę tylko pytanie. Pamiętamy, ci z nas, którzy to obserwowali, sytuację z grudnia, z sierpnia 2008 roku, kiedy to atak na Gruzję, no, zmiana granic siłą, niemalże państwo zostało zawojowane, odbyło się przy całkowitej obojętności Unii Europejskiej. No, pojechał tam Nicolas Sarkozy, ówczesny prezydent Francji. Do Gruzji pojechał Lech Kaczyński. Jego obecność spowodowała jakąś działalność Unii Europejskiej. Teraz jest inaczej. Teraz podobno Europa reaguje. Przypomnę, Nicolas Sarkozy pojechał najpierw do Moskwy i tam negocjował. Prezydent Kaczyński poleciał do Tbilisi, nie przez Moskwę, zapraszając na pokład samolotu głowy państw naszego regionu. To jest różnica. Tak, pan ma rację. Tutaj dużo się zmieniło przez te 13 blisko lat. W tej chwili Zachód jest dużo bardziej twardy. Można powiedzieć, że Zachód zaczął mówić wreszcie głosem Polski, krajów bałtyckich, a więc państw, które mają największe doświadczenia historyczne z Rosją w różnych jej postaciach, carską, czerwoną i obecną, putinowską. I no jednak w międzyczasie była Ukraina, w międzyczasie była kwestia również Skrzypala, to co stało się ostatnio w Czechach. No, nawet jeżeli jest PPR, czyli Partia Przyjaciół Rosji na Zachodzie, a jest, która chce po prostu handlować z Rosją i nie oglądać się na nic, no jednak cały czas Rosjanie dostarczają pretekstów czy powodów, żeby sankcje co pół roku przedłużać i żeby tą politykę jednak takiego dużego dystansu wobec Rosji, nawet pewnej izolacji ekonomicznej i politycznej prowadzić. Czyli liczymy, że będzie dobrze. Fundusz Odbudowy został zatwierdzony czy ratyfikowany przez Niemcy. Ta przeszkoda, która wydawała się, że będzie stała na drodze tej legislacji, przynajmniej do czerwca, może do wyborów niemieckich, została już usunięta. Rozumiem, że wczorajsza decyzja lewicy i zbudowała poparcie również w polskim parlamencie. Jak to wygląda w Europie? No, do niedawna jeszcze 11 państw członkowskich Unii Europejskiej nie miało ratyfikacji, w tym Niemcy. W
tym pięć z tych państw w ogóle jeszcze nie podawało daty, kiedy to nastąpi. No to się zmienia. I tak jak pan powiedział, mamy jeszcze na to jako UE27 ponad 2 miesiące. Chociaż do końca kwietnia państwa członkowskie mają obowiązek podać, jeżeli ratyfikacji jeszcze nie ma, to kiedy to konkretnie nastąpi. Natomiast no, naprawdę nie ma powodu do jakichś obaw. Ja przewidywałem zresztą od początku, że ten proces ratyfikacji nie jest zagrożony, bo opozycja dała się złapać w pułapkę. Przez kilkanaście lat mawiała Polakom, że Unia Europejska jest cacy, jest super, wszystko co z niej przychodzi to jest fajne. No i więc teraz głosowanie przeciwko Recovery Fund byłoby absolutnie. A czy, szanowny panie pośle, w Parlamencie Europejskim zauważono tą grę polskiej opozycji? Tutaj Tomasz Grodzki, na co zwraca uwagę w wywiadzie w Gazecie Polskiej profesor Krzysztof Szczerski, chciał, by zaszkodzić Europie po to, by obalić polski rząd. Mamy ten plan, opozycja głosuje przeciwko razem z frakcją Zbigniewa Ziobry. Wtedy rząd jest odsunięty od władzy, no i już opozycja z nowym rządem technicznym przegłosuje to prawo. No to są były i są gierki. Myślę, że opozycja pokazała pewną miałkość intelektualną i strategiczną. No to nie był plan, który w ogóle mógł w jakikolwiek sposób być wciągnięty w życie. Myślę, że Unia patrzy już od dłuższego czasu na opozycję z politowaniem, ale oczywiście ta opozycja jest bardzo wygodna dla wielu ważnych krajów. Znowu nam się zacina obraz. Tak to, proszę państwa, bywa technologia, ale może już niebawem będziemy zapraszać gości do studia. Wtedy będą się zacinać mniej. Tematem opozycji za chwileczkę się zajmiemy, ale może też uda się kilka słów powiedzieć o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ma on... Panie pośle, ponieważ czas nam się kończy, to przejdźmy do tematu zupełnie aktualnego. Otóż Trybunał Konstytucyjny ma się dzisiaj wypowiedzieć w sprawie wyroku, jaki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy zabezpieczenia wyroku wydał w zeszłym roku, praktycznie zamrażając działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czekamy tutaj na odniesienie, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może takie rzeczy ogłaszać, czy to jest jego pole działania, bo zdaje się, że to nie jest ujęte w traktatach europejskich, to po pierwsze, a po drugie mamy kontekst europejski, bo i Francja, i Niemcy powiedziały, że Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że tu są sprawy, do których się nie dotykajcie i zdaje się, Trybunał Sprawiedliwości się nie dotyka. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją, w której niektóre unijne obchodzą traktaty europejskie, nie chcę powiedzieć, że je łamią, ale na pewno naginają. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj pokaże, czy jest taką instytucją, jak zdarzało się to Parlamentowi Europejskiemu czy Komisji Europejskiej. Po drugie, no, nie może być podwójnych standardów, że jedni mogą, a drudzy w Unii Europejskiej nie mogą. Bo rzeczywiście, czy Berlin, czy Paryż, a chociaż nie tylko, wyraźnie mówiły Luksemburgowi, mówię o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak się mieści w Luksemburgu, że są pewne granice ingerencji, że jednak obszar wymiaru sprawiedliwości to są sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów członkowskich UE27. No i wydaje mi się, że tutaj nie ma powodu, żeby Polska w tej kwestii nie podążyła drogą Republiki Francuskiej czy Republiki Federalnej Niemiec. Tutaj pojawiła się postać Jewgenija Trenczewa, to jest bułgarski członek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taki syn, przekładając to na polskie, prominentnego działacza bułgarskiego PSL-u z czasów komunistycznych i to jest człowiek, który no, widzi na jedno oko. Tak, wszystko w Polsce jest źle, przekazuje dokładnie stanowisko opozycji, no a w innych krajach to już tych problemów nie dostrzega.
Ja nie będę mówił o jego ojcu, nie ma pewności zbiorowej. Natomiast sam pan Trenczew w komunistycznej Bułgarii, gdzie komuna była dużo bardziej sroższa niż w Polsce, uzyskał stopień nie tylko profesora, ale także dziekana. To jest człowiek, który robił karierę w komunistycznej Bułgarii. Jeżeli on teraz próbuje pouczać Polaków, no to jest to po prostu śmiech na sali. W moim przekonaniu Unia Europejska, wybierając ludzi, którzy... to nie jest tak, że on skończył studia i potem się skończyła komuna. On tą komunę współtworzył w Bułgarii, więc naprawdę nie może być tutaj żadnym nauczycielem dla Polski, dla Polaków czy jakichkolwiek innych krajów w Unii, które walczyło o wolność w czasach komunistycznych. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny Polski dzisiaj orzeknie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma właściwości w stosunku do prawa w Polsce, jakie reperkusje ten wyrok wywoła w Unii Europejskiej? No, reperkusje propagandowe, polityczne, natomiast w wymiarze formalno-prawnym nie może żadnych reperkusji wywołać. Polska jest krajem suwerennym, podobnie inne większe państwa, które to już zakomunikowały temuż Trybunałowi w Luksemburgu. W związku z tym nie ma co się tym przejmować. To jest element pewnej gry politycznej, w której pewne instytucje unijne są używane przeciwko poszczególnym krajom, no na przykład teraz Polsce, no ale też trzeba widzieć pewną hipokryzję. No, komisarz Ewa Jourová z Czech, która zawsze tak musztrowała Polskę i Węgry, teraz milczy, gdy największa frakcja w Europarlamencie domaga się śledztwa w sprawie jej szefa, premier Republiki Czeskiej, za to, że w dalszym ciągu jest właścicielem firm, które przyjmują pieniądze z Unii Europejskiej, które załatwia właśnie tych firm, czyli... A może przypomnie pan, z jakim to międzynarodowym finansistą jest związana pani Jourová i czy to są te plotki, mają pokrycie w rzeczywistości? Halo? O, proszę bardzo, jak wspomnimy o międzynarodowych finansistach, to nam się obraz zawiesza. Ciekawe, czy to przypadek. Oczywiście przypadek, taki żart. Ryszard Czarnecki jest naszym gościem. Czy słyszymy się teraz? Halo, halo? Halo. Jeszcze raz, proszę państwa. Tak, jestem. Dobrze, to teraz Wera Jourová, już się ją zajęliśmy, to jeszcze na koniec nowy ciekawy wątek w sprawie Sławomira Nowaka. Otóż okazuje się, że jego czołowym projektem, którym się zajmował na Ukrainie, była budowa autostrady z Gdyni czy Gdańska do Odessy, tak zwane Go Europe. 270 milionów euro było na to przeznaczone z kasy europejskiej. No i czy ci, którzy w imię obrony wartości europejskiej atakują Prawo i Sprawiedliwość, również zaatakują tą sprawę, jeśli okaże się, a przecież wszystko na to wskazuje, że tutaj pan Nowak brał udział w przejmowaniu funduszy z Unii Europejskiej. Myślę, że obrona pana Sławomira N. jest niesłychanie dla opozycji, dla PO zwłaszcza, w której zajmował bardzo ważną funkcję. Był w zasadzie takim numerem dwa. Po Tusku był baronem największego regionu, czyli regionu gdańskiego. Obrona pana Nowaka, pana Sławomira N., przepraszam, jest w skali niewygodna dla Platformy, ponieważ no, te zarzuty są niesłychanie poważne i brnięcie przez opozycję, przez PO, Koalicję Obywatelską w obronę pana Nowaka jest samobójstwem. Ale może nie mają wyjścia, jak pan myśli? No, oczywiście jest taka teza, że Sławomir Nowak bardzo wiele wie o Platformie, o jej politykach. Stąd w jego obronę włączył się tak nagle pan Donald Tusk. I w moim przekonaniu jest to sytuacja, która
no nie ma dobrego wyjścia dla Platformy. Brak obrony to ryzyko, że będzie pan Nowak sypał. Obrona no to kompromitacja w oczach opinii publicznej. To się po polsku nazywa dylemat. Ryszard Czarnecki z Warszawy, europoseł. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, za momencik przechodzimy do naszego sztandarowego porannego programu Potrójne Espresso. No i dzisiaj wspaniały skład. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości, Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej oraz Robert Obaz z Lewicy. No i będziemy mówić o tym, co się wczoraj wydarzyło i jakie były plany opozycji i dlaczego one nie wypaliły.